powiedział mi ktoś niedawno mocne słowo. Powiedział: moja uwaga skupiona jest na tym, czego nie ma. Widzę tylko to, co jest jakimś brakiem, co się nie spełniło, albo czego nie osiągnąłem, co mi się nie udało. Możemy być zaślepieni na to, co jest, na rzeczy, które są Bożym błogosławieństwem w naszym życiu. Możemy ich nie widzieć. Dlatego potrzebujemy tego cudu, o którym na przykład mówi Izajasz, 45 rozdział. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Otworzą się uszy na słowa, które rozbudzą ufność, nadzieję, radość. Więc gdy masz takie poczucie, że głównie widzisz nicość, to proś: Panie, otwórz moje oczy, abym widział ogrom tego, co jest dobrem, co jest światłem. Otwórz moje uszy, abym słyszał te dźwięki, które pobudzą mnie do śpiewania pieśni nadziei.